Poznajcie Hanię Puchalską, youtuberkę nominowana w Pudelka w kategorii Wschodząca Gwiazda, zdjęcia. Wielkimi krokami zbliża się uroczysta gala z okazji 17 urodzin Pudelka. Już 20 kwietnia na imprezie Pudelek Pink Party przyznamy statuetki w naszym plebiscycie. Tak 17 lat temu wyglądali nominowani do plebiscytu Pudelka, Paulina Smaszcz, Katarzyna Cichopek, Sebastian Fabianski, zdjęcia. Nagrody Pudelka zostaną wręczone laureatom w czterech kategoriach, Gwiazda Roku. Zaangażowanie społeczne, ulubieniec czytelników oraz Wschodząca Gwiazda. W ostatniej z nich nominowaliśmy objawienie sceny muzycznej ostatnich tygodni Anna. Gwiazdę nominowanego do Oscara filmu Josandrę Drzymalska, autorkę wiralowego hitu Big Klamoty Sandra S. Przecinek niezwykle utalentowana młoda wokalisty Sarah James, a także sensacje internetu, Chichanie. Pudelek wspiera Fundację Azylu pod Psim Aniołem. Przylacz się do zbiórki na karmę dla psiaków. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Chichania to 23-letnia influencerka i youtuberka, która zyskała ogromną rozpoznawalność za sprawę udziału w programie Friza Twoje 5 minut. Jej profil na Instagramie obserwuje obecnie ponad 800 tysięcy osób. Razem z grupą Genzie przez ponad rok tworzyła codzienne filmy na kanał, który dziś ma ponad 1 000 000 subskrypcji. Wraz z rosnącą popularnością protegowana Friza otworzyła również własny kanał, na którym prowadzi autorski program Hitalk. Internauci pokochali ją w szczególności za charyzmę, ciepły język, oryginalny styl i poczucie humoru. Hanna Puchalska, bo tak brzmi jej prawdziwe imię, używa swojej platformy, by mówić o swoich słabościach i problemach. Przelamując przy okazji tabu, jakim wciąż jest poruszanie kwestii zdrowia psychicznego. W dokumencie 24 filmy w 24 godziny, który ukazał się na kanale Friza, Chichania opowiedziała o cenie, która musi płacić za swój sukces. Dziewczyna mierzy się bowiem z uciążliwymi atakami paniki, które momentami uniemożliwiają jej pracę. Bardzo nie chce nikogo tym martwić, ale też nie chce, żeby to wszystko było takie kolorowe. Chcę, żebyście wy też wiedzieli, jaka jest rzeczywistość i za gdzie stam. Każdy ma swoje problemy i jest to normalne, mówiła. 23-latka wyznala też, że od samego początku była sceptycznie nastawiona do pomysłu nagrań trwających okrągłe doby własne ze względu na obawy o swój stan psychiczny.